Panowie, którym sędziowie zwrócą uwagę, że ich czas już minął, muszą zejść z trasy. Nie będzie żadnych tutaj dubli, bo takie sytuacje też następują. Przypominam, jeżeli stracicie wiek i z czasu całego wyścigu, zostaniecie wycofani z wyścigu. Sędzia startowy, pan Daniel Ignaszewski, za chwilę puści wyścig. Wszystko mamy gotowe. Uwaga, start! 5 okrążeń, panowie. Życzę szerokiej drogi wszystkim zwycięstwa. 88 zawodników z 5 państw wystartowało w dniu dzisiejszym. A przed nami ustawiły się piękne dziewczęta, które mają do pokonania 4 rundy. Każda z rund około 13 km. Przypominam, dziewczęta, o tym czasie, jeżeli stracicie dużo do peletonu zasadniczego, sędziowie mogą wycofywać was z trasy. Proszę po takiej komendzie pana sędziego zjechać z trasy. Jadą całą szerokością ulicy. Na razie nikt się nie chce wychylić. Oni wiedzą, że to 5 rund. 5 rund to sporo czasu, żeby można było się sprawdzić. No i trzeba mieć odpowiednią siłę, żeby uciec i dojechać. Na razie wszyscy jadą spokojnie. Faworyci spoglądają jeden na drugiego. 19,5 minuty pierwsza runda. Bardzo dobry wynik. W porównaniu z Budzikiem było 27. I tutaj niektórzy troszeczkę odstają, ale myślę, że to były jakieś defekty. Tutaj kolejny zawodnik, ale to także było chyba jakieś fajnie. Jest ucieczka w kategorii junior młodszy. Jeden zawodnik na solo się zdecydował. Zaraz zobaczymy, ktoś to jest. Numer 76. Numer 76, jest to Rosjanin, Denis Skoczek. I teraz cała grupa. Panowie, macie minutę straty. Prowadzi Rosjanin. Tym razem tut minęło od startu, czyli jadą podobnie jak pierwsze okrążenie, drugie okrążenie, ale grupka się troszeczkę jak gdyby odchudziła. Troszeczkę mniej zawodników już jest w tej grupie. Myślę, że przed nimi jadą dziewczęta. Także jeżeli tak będą jechać jak teraz, to na kolejnej rundzie pewnie zostaną doścignięte. Jedzie duża grupa, nie jest to cała grupa zapewne, ale jedzie duża grupa zawodników. Panowie, kończycie trzecią rundę. Trzecia runda się kończy, jeszcze dwie rundy. Dwie rundy przed wami. Dwie rundy jeszcze. Dwa okrążenia. Tutaj chłopcy widać, że aż się rwią do walki. Piękna walka, wspaniale walczą chłopcy. No i oczywiście, jak zwykle, tutaj będą jeszcze zawodnicy jechać przez dłuższy czas, ponieważ ci słabsi... Dawaj, Lesiu! 44,78. 78 jest to Rosjanin. Dali Nemkin, a 44. Ale mają przewagę. Mateusz Leś, Sokół Kęty. Mateusz Leś i Rosjanin w tej chwili na czele peletonu mają 3 minuty do dziewcząt. Myślę, że dziewczęta zostaną niestety doścignięte przez juniora młodszego. I tutaj cała grupa juniorów młodszych.
76 to kolejny Rosjanin na czele. 40 sekund straty ma grupa pościgowa za dwójką. Lesiu jakby tak na sobie wygrał. W dniu dzisiejszym są i Rosjanie, i Litwini, i Niemcy. I w tej chwili zawodnik w żółtej koszulce jak na lidera przystał. Chyba drugi dobrze. Wojtek Szyniec natomiast zwyciężył. Chyba dobrze. Po tym był Rafał, a Lesiu na samym tyle. Poletnie się rozciągnął. Lesiu! No ale jak za pierwszą pozycję. Dobrze za chwilę szło chyba. Dobrze nawet ten Rafał. No. Ja nie widzę tego. Maca. A nie Patryk. Patryk był zaraz na koło. Tak? Rosjanin.